poprzednio w Darksiders. I have no time for the likes of you, horsemen. I hear the pleas of the dead, not the damned. And what of the pleas of your lord? I serve him even now, though he would reward my efforts with eternal torment. You did leave the eternal throne. Even here there are souls lost, waiting to be judged and sent into the city of the dead. I have heard three such spirits wandering the corridors. Find them, and bring them back to me. Once I have cleansed them of their past, I will hear what troubles the Lord of Bones. Why hear the pleas of the dead? Before a soul can enter the City of the Dead, its secrets must be laid bare, and its life judged. It is a matter of mercy. The souls will wander, lost and blind, until then. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No, nurkuj mi mordo. A, dobra, tutaj. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders Definitive Edition, w którym na starcie... Nice! Znajdujemy najrzadszy artefakt, za który dostajemy punkt umiejętności. Pięknie. Znaleziono totalnym randomem, bo spodziewałem się tutaj akurat monety przewoźnika, a nie artefaktu, ale narzekał nie będę. Bo jest to zajebista rzecz. Dobra, teraz proszę mnie wrócić do tego. Okej. Już się wyratowałem. Prawie w ostatniej chwili. Ale fajnie wygląda ta łapa tak od profilu, powiedzmy. Dobra, jesteśmy już przy duszy. Zbierz pierwszą duszę. No jest to jakiś biznesmen, pewnie. O, dobrze, że zakończyłem odcinek tak wcześniej. No tak w miarę wcześnie. O, pomiot, czyli jest... Kościany mistrz. Jak się nazywa ten przeciwnik? Dobra. Shield! Dawaj, tniemy i tniemy. Nawet sobie chlupnę tego trochę, żeby zużyć w ogóle te potki, bo mam ich dużo. Dawaj, raz, dwa. Kurde, to jest ten ból, że... Ej, nie to. No kurde, nie tą kombinację w ogóle robisz. Chłopie, raz, dwa. O, właśnie. To jest ten ból, że to jest naprawdę dobre na grupy wrogów, ale problem tego jest niestety to, że to rzadko chce się na tej grupie wrogów aktywować, nie? O! Okej, poszła egzekucja. Trochę szkoda, że nie było tego widać na kompletnej animacji. Znaczy na kompletnej, no. Na full ekranie, będąc trochę bardziej dokładnym. Ale cóż, było się... O Boże, co zrobiłem? Tu jest skrzynka w ogóle. Dobra. No nie. Bez jaj. Korekty to czas. Dobra, czekaj, gdzie jest ta skrzynia? Z tej strony, dobra. Czyli tutaj w górę. I tutaj powinienem już tak
idealnie, prawie idealnie spaść. A w skrzyni coś zielonego. Tak więc o tyle fajnie, że nie jest to nic bezużytecznego. O, tu są dwie skrzyneczki. Ale jak się dostać do tej? Bo nie, no po ścianie nie pobiegnę. Ha, tu musiałem tak zaskoczyć z góry. Dobra, to jeszcze to raz. Dobra. Ale na szczęście razem, mam nadzieję, pójdzie troszeczkę szybciej. Nie, 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 do tyłu, do tyłu. Odskakuj. Ale kurde, fajnie wygląda ta dusza, jak tak. Mi lata wokół ręki, tylko nie wiem dlaczego jest widoczne tylko kiedy się ruszam, no ale... Okej... Okay. Dobra, gdzie jest ta... Jest tu? Tak, to jest tu. Dobra. Czyli muszę... tutaj zeskoczyć. Okej. Okay. Dobra, to się coś chyba zdupcyło. Ale to nic, to nic. Ważne, że skrzyneczka jest zgarnięta. Takie zwykłe kosy. A to się aż nie opłacało tu przychodzić. Tu w sensie po tą skrzynkę się wracać, nie? Ale... A to też taki urok RNG, nie? Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Czy będzie to coś fajnego, czy... Jak w tym przypadku totalny shit. No ale nic. Na to... Niestety... Nic nie poradzę. Tylko pytanie teraz tak, no bo ja tutaj nie przywołam typa, czy ja będę w stanie... tam przejść? A, na spokojnie. Dobra. Teraz czekaj, wyjście było w tym kierunku. Tak? Muszę sprawdzić, żebym znowu nie łaził jak kretyn, nie? Wyjście, 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 wyjście mi pokaż. Okej, okay, tu jest sędzia, tutaj, tutaj... Ej, nie... Wait a minute, czy to wyjście jest? Za mną, w takim razie, tak? Jest krąg... Okej, okay, dobra. Tak, to chyba jest to przejście. Przynajmniej mam taką nadzieję, przynajmniej. Ale tak, to będzie to. Okej. Okay. No, jakieś... pomniejsze szkielety. No i cyk, egzekucja. O, nawet animacja wpadła. Miło. Na ramiennik z lepszą obroną. No, ale jakby to jest tylko lepsza obrona, także... no, trochę się nie opłaca według mnie tego wymieniać. Dobra, i wracamy do sędziego. Po bagatela 7 minutach. Dobra, ziomeczku. Mam duszyczkę dla ciebie. Siema. Judgment is at hand. As you truly live. Dobra. Dusza numer 2. Let's go. Niestety, niestety muszę 3 dusze dla typa zebrać, bo inaczej nie pójdzie nigdzie z nami. Ale jest to o tyle dobre, że póki co gościu po prostu, że wiecie, nie był jak z faryzjonerem, który się, no powiedzmy, stawiał i nie chciał nigdzie z nami iść, tylko on powiedział z góry. Mordo, są tutaj 3 dusze, przynieś mi je, no to pójdę z tobą do Władcy Kości. A mnie nie? O, dobra, jest gdzieś szafarz, czy tam jego zwój. A mnie teraz będzie czekała walka. Ej, halo! Kontroler, nie wyłączaj się!
i skolaboruj ze mną. Ach, ale dziwnie się wymawia to słowo. Jak się wie, do jakich porównań wykorzystywano je w przeszłości. Znaczy porównań, właściwie do czego... Do określenia jakiej osoby się wykorzystywało to słowo. No, myślę, że jest już to. Chce nas zabrać. Czy jak to powiedział teraz? No, to już wiem. Dobra. Tniemy ziomka. Zobaczmy, mi nie chce wyjść na kontra z tym. Ze żniwiarzem. No dawaj. To mi nie wyszło. Niestety to też. To też. Ej, no jak? No powinno teraz wejść. Ej, no come on, no jak w tym? Zresztą to nie, w Daily May Cry akurat. O, trochę hajsu. No nie, znowu to coś. Dręczyciel. No, widzę, że to się nazywa trochę inaczej. Ale kolejny miniboss. Boże, może na niego uda mi się zrobić tą kontrę. Też trochę wątpię, patrząc po tym, jak bardzo go kroję. Jesus, no... Mam taką fajną kontrę odblokowaną, a w ogóle nie chce mi ona wejść. Dobra, teraz akurat ja to zepsułem. Nie do końca wiem, co on teraz zrobił i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Kurde... O, dobra, już jest egzekucja, no to... Nie wkurzaj mnie! O kurde, to się nazywa kreatywne podejście do zabójstwa. Jak wykorzystać broń przeciwnika przeciwko niemu? Poradnik. Nie, ale po prostu zajebiście po prostu to przekminił, nie? Tego nie mogę powiedzieć, że nie zrobił. Dobra, jest tu gdzieś swój szafarza, patrząc po tej ikonce, znaczy ikonce, po tym graffiti bardziej niż po ikonce. Jak póki co są tylko cele tutaj. A, dobra, tu jest przejście. Okej, czyli pewnie... O, proszę bardzo, moneta przewoźnika. Znaleziona totalnym przypadkiem. No, tutaj pusto. Tutaj jakiś talizman, ale talizmany idą tylko i wyłącznie na przemiał. Czytaj. A, proszę bardzo, tutaj jest. Aby uciec z labiryntu, obierz następujące kierunki. No dobra, kolejna część. Okej, czyli tym razem nie był to tak de facto zwój, a były to tylko wypisane krwią oznaczenia tych kierunków, które... Muszę obrać, aby uciec z labiryntu. Dobra. Mam krąg, no to już se przywołam ziomeczka. Tak, tutaj będzie bieg po ściance. O! chyba coś zdupcyłem. Mam takie wrażenie. Dobra, no jego muszę... Nie. Jego muszę wysłać tam. Tak więc... No już myślałem, nie? Ale nie. Jednak nie. Nie poszedł dookoła. Brawo ja. No typie, go! Jezus, jak to działa, nie? Bo ja tego nie ogarniam czasami. O! A to była płyta! Myślałem, że on tam po prostu ma stanąć. No brawo, to żebym się popisał teraz. Dobra. Skrzynka.
To szkoda, że potka gniewu. Ale chyba ją wykorzystałem. Co prawda to pewnie dość niewielkiej ilości tego od gniewu do odzyskania, no ale... Lepszy ryc niż nic. O, kolejna? Ej, to jest... Która szósta już? Tak, to jest szósta stronica księgi, którą znajduję po prostu progresując fabułę i totalnie na randomie. W poprzedniej krainie to ja nie znalazłem, idąc fabularnie... Ile? Trzy kartki? A resztę musiałem jakby samemu sobie ogarnąć. Okej, przejście dalej odblokowane. Dobra, tam nie prowadzi proch. Tutaj, żem przyszedł. Tu jest gdzieś skrzynka. I kolejny artefakt. I to akurat do niego przejście mi się odblokowało. I to z tej strony. Dobra. Lećmy. Teraz zapomniałem o tej wielkiej dziurze. Tak przynajmniej tutaj cofnęło. Gdzie po drugiej stronie? Czyli było się udać w tym kierunku i po prostu sobie stąd zeskoczyć. Brawo ja. Dobra. Let's go. No. Kurde. Kamero. Kontroler. Halo. Nie wyłączaj mi się. Tu, do góry. Łapiemy się. A, to jest powrót po prostu, dobra. A, czekaj, dobra. Na dole jest artefakt. Etu God, czyli 3000 hajsu, ale w tym momencie hajs to jest ostatnia rzecz, o którą się martwię. Bo de facto nie bardzo, nawet jakbym miał teraz 100 tysięcy hajsu, to nie miałbym co z nim robić. No poza oczywiście wydawaniem go na, nie wiem, jakieś talizmany Wulgrima na upgrade'owanie broni. O, to się coś się zdupcyło z tym naramiennikiem, bo on się po prostu w ścianę wsunął. Ale okej. No ej, czemu żeś... Tak zeskoczył, zamiast po prostu tutaj iść. Okej, dobra, i to jest powrót tutaj, na szczęście. Dla mnie, będąc konkretnym. Bo dość bardzo mi to skraca czas przejścia. Dobra, z wami się, myślę, uporam dość... szybko. Kontroler, no kurna, bo szlak nie trafi, nie rozłączaj się. Jeden. I drugi. Kurde, przydałoby się, żeby te kosy miały na przykład, poza szansą na egzekucję, to jeszcze zdrowie za egzekucję, bo... No dość mocno się przydadzą, by się to przydało. Dobra, mamy typa, mamy skrzynię. Zakładam, że będzie w niej klucz, bo nie ma opcji, żeby był w niej ten. Ale na szczęście moje szpony mnie dość mocno leczą, tak więc... To jest też jakieś zastępstwo potek, nie? Ale wracając, na szczęście... Nie, wróć, skrzynia. W skrzyni będzie prawdopodobnie klucz, bo mapę już zdobyłem całą, więc... Gdyby była tutaj teraz mapa, no to nie powiem, troszeczkę bym się zdziwił. Okej, są jakieś kosy, ale oczywiście są one słabsze. Nie słyszę też nigdzie żadnego kamyka. A tutaj byliśmy przed chwilą. Znaczy nie tak dosłownie przed chwilą, ale... No, w poprzednim odcinku jak szliśmy po te dusze, nie? No, dokładnie, kluczyk. Szkieletowy klucz i teraz nic, tylko się cofnąć i odblokować przejście. Dobra, myślałem, że mi typ tam wyskoczył ze ściany, ale okazało się, że nie.
No, troszkę szkoda, bo niewiele mi do levela brakuje, patrząc po pasku. A patrząc po punktach, to będzie to ile? A w zaokrągleniu niecałe, znaczy no, lekko ponad 500 expa. Tak więc, nie powiem, jakbym tutaj spotkał drugiego takiego minibossa, to bym się nie obraził. Dobra, w sumie odpalę sobie tarczę. Tu też ufalę mu egzekucję, no bo hej, mogę. Więc trzeba by z tego nie skorzystać. Odpalę sobie żniwo i kolejną egzekucję. I jeszcze jedną egzekucję. No, tego dobiję szponami i się wyleczę. I to tyle. Dobra. Nie ma nikogo więcej, tak więc otwieramy te drzwi i lecimy dalej po duszę numer 2. Okej, czy tutaj też będzie jakiś artefakt ukryty pod spodem? Analogicznie względem pierwszego pomieszczenia? No, niestety nie tym razem. O, ale jest moneta przewoźnika, także... No, ja jestem zadowolony, że nie jest to po prostu pusty zbiornik z wodą, ale że faktycznie twórcy pomyśleli i coś niecoś tutaj wstawili. Ty, czekaj. Bo tam coś było. Dobra, takie zaawansowane parkurowe triki z Afryki. Nie z Afryki. Kurde. Tak do Rymu mi ta Afryka wleciała, nie? Triki parkurowe. Z Francji, bo we Francji narodził się parkier. Co tam było takie? O. Jest artefakt, czy? No nie wiem, zaraz się dowiem. Okej, okay. Nie do końca wiem, o co ja zahaczyłem, ale jest tu obok skrzynia, także cieszę się, że zahaczyłem. A, dobra, tego ze złotem, no to tak. No dwarf. Dobra, co to jest? Ej, to jest siódma! Ej, co jest? Czemu te strunice są mi tak rzucane prosto w twarz? Dobra, na szczęście się... halo? Co się stało przed chwilą? Ej, autentycznie, ani jednej stronicy Księgi Umarłych w tej krainie nie zdobyłem, szukając jej na boku. W sensie, w jakichś pobocznikach. One wszystkie, jak na razie, lecą mi zgodnie z fabułą. Dobra, w górę. Tu i tu. Tu odskok, dociągnięcie się do góry. O! Trigger. Działaj. Odskok. Dobra. Okej, druga taka sama dusza. O, kościany tyran. Czy tam nie umarły? I no i znowu nie weszła idealna kontra. Znaczy idealna kontra, idealny unik, nie? Żeby striggerować tam kontrę żniwiarza. Ja nie wiem, to jest w jakimś konkretnym momencie? O proszę, tu jaki turbo slow jest nałożony dzięki temu atakowi. Dobra, tarcza i żniwo. Pyk, wyleczony. O, tutaj widzę, że troszeczkę lepsze. No i... egzekucja. Także dziękuję. Dobra, nie, ja sobie to muszę sprawdzić. Nie ta opcja. Okej, jak już tak jestem od razu w tym, no to sobie... będzie trochę upgrade'ów. Dobra. Szansa na egzekucję czy zdrowie? No to jest dość mocne podbicie zdrowia, także chętnie. O, proszę bardzo, tu jaki mech. Tu też mech. Trochę lepiej. No, tu jak mam brać, to wolę dać to. Jeszcze bardziej podbite zdrowie. Jeszcze bardziej mogę je podbić do 600 punktów podbite zdrowie. Tylko w tej tego dzięki tej broni. Okej, czy to mi dobije? Tak, dobije na spokojnie.
Okej, obrażenia od trafienia krytycznego, czy punkty giną po krytyku? Nie, nie będzie obrażenia od krytycznego. I tutaj już tylko, żeby nakarmić broń, która już jest turbo OP. A głównie dlatego, że daje mi od cholery życia. Dobra, tutaj na razie bez zmian. Tu kolejne zwoje szafarza. Nie to. Tu. O, tutaj. Mam co? Poziom pierwszy, chyba żeby ukończyć. I na poziomie drugim i trzecim mam odkryty sekret. A nie! Na przykład tutaj poziom szósty jest to, ale to było, żeby uciec. Okej, czyli będę musiał uważać, co wybieram. No chyba, że odpalę sobie poradnik, wtedy mogę mieć to totalnie w nosie. Bo jakby poradnik już sam mi powie, gdzie mam iść, żeby jak najlepszy efekt uzyskać, nie? No ale dobra, tym to będzie później. Dobra, lecimy z drugą duszą do sędziego. I jeśli się uda, to już zgarniemy sobie nie dość, że trzecią duszę, to i drugiego martwego lorda w tym odcinku. Bo jeśli to będzie tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, pod końcówkę, tak jak z tymi duszami, znaczy z duszami, tak jak z tymi kamieniami ożywienia na arenie, no to teraz... To teraz powinien być tak samo krótki fragment z tą trzecią duszą. Kurde, ale czemu to jest to samo? Ja rozumiem, że to jest jakaś oszczędność, powiedzmy, na dialogu pewnie, czy coś tam. Ale jakby można by było chyba, nie, machnąć jakieś trzy różne dialogi, nie? Albo chociażby jakaś krótka opowieść, czy tam gadu-gadu, co dana dusza robiła, a nie tylko takie puste słowa. Nadszedł czas sądu, zobacz życie, jakim było na serio. Czy tam naprawdę. Taki mech trochę mi się wydaje, nie? Okej. Okay. Nakaz. Faryzjoner, wyłaź. O! O, proszę, proszę, proszę. Egidowiec. Wymarły generał on się nazywa. Dobra, niestety... Kurde, teraz mnie boli, że nie znalazłem ani jednego eliksiru, nie? No, to się podziabie trochę frajera. Haha, tego się nie spodziewałeś, co? Dobra, to blokuje. Czy ja mogę na przykład użyć grzmotnięcia żniwiarza, żeby mu coś zrobić. Bo na szczęście nie jest to perma śmierć. Czekaj, bo złą kombinację. Raz, dwa, trzy. Dobra, widzę, ten atak mu coś robi. Kurde, no. Brawo ja. Dobra, nie, już go. Nice! Upgrade! Ulepszona postać żniwiarza. Ale jak to zajebiście wygląda. Śmierć jest nieuchronna. To oczywiste, gdy napotka się tę ostateczną postać żniwiarza. Śmierć może utrzymać tę potężną postać dłużej, a gdy ta już zanika, uwalnia ostatnie uderzenie magicznej energii, by pogromić tych, którzy zdołali przetrwać jej atak. Nice! Po prostu nice. Dobra, tutaj oczywiście talizman, ale talizman mam gdzieś. Okej, leczenie za free, ale co jak co. Jako iż mogę w każdej chwili cofnąć się do Stegota na mapę, ponieważ jest to loch, to nie, nie to. To z wielką chęcią przejdę się, czy przejdę, szybko przeniosę się na wiekuisty tron, aby oddać te dwa artefakty Ostegotowi i dzięki temu zdobyć też drugi punkt umiejętności.
Dobra. Może złudna nadzieja, ale Draven, masz coś nowego? The Pale Rider in the flesh. Okej, okay, ma, ale czemu ma topór, skoro już go wykupiłem wcześniej? To jest jakiś bug, że on dostaje... Bo to już jest drugi atak, który ma na podorędziu, powiedzmy, a który ja już wcześniej zdobyłem. Coś zdobyłem, wykupiłem sobie od razu, nie? O, blady wędrowiec. Fajne określenie, okej. Okay. Kły chaosu. No, najchętniej bym sobie to zostawił, ale to zawsze trochę grosza, więc... Grosza daj jeźdźcowi. Sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij, chłopcze. O kurde, ale dało się sobie niezłą przeróbkę zrobić. A, tu są, dobra. Artefakt dynastii Etugot, czyli... A, dobra, 6, bo od razu mu wszystkie sprzedałem. Dobra, i dynastii Kagot, punkt umiejętności. Dobra, mam teraz punktów sztuk 2. I poleci to w upgrade Egidy. Tylko pytanie, jaki? Pioruny na full. Zwiększa obronę od magii. Odbijanie części obrażeń. I zwiększa szansę na kryta. Nie, no to niech będzie ten piorun. Znaczy finalnie tak, ta tarcza wydaje mi się najlepsza jak na razie, nie? Żniwo i Egida to są jak na razie dwie najlepsze... W sensie dwie umiejętności, które najbardziej przypadły mi do gustu. A po 20 poziomie, który... Za 4 poziomy nastąpi, czyli po... wylewelowaniu prawdopodobnie tej umiejętności na full, gdzie w sumie już mogę sobie, kurde, mogę to już nawet wziąć, tylko musiałem wziąć to, a potem to, nie? Muszę sobie odpuścić wtedy to, no ale dobra, i tak tą Egidę będę uderzał, no to potem będę musiał wypróbować zarówno szał, jak i nawałnicę żniwiarza. Dobra, w sumie nie wiem, po co z tego wyszedłem. A nie, czekaj, w sumie nie, racja. Bo jak już tu jestem, mogę porozwalać kilka tych, bo może tu się kryje więcej takich poteczek, które mogę sobie zgarnąć za free. Takie trochę marzenie ściętej głowy mam wrażenie, no ale sprawdzić warto. Dobra, Volumin, masz coś dla mnie? Nie, tylko ciągle o tyglu informacja. Myślę, że Tygiel też wam pokażę, ale to... No, na mocnym przyspieszeniu chyba, bo to... W sensie, jest tak, mogę Tygiel kończyć falami, ale żeby jakby zobaczyć pełnię, czy tam, nie wiem, bo nie odblokować potencjał Tygla, tylko full Tygiel mieć od razu, to musiałbym ukończyć wszystkie fale za jednym podejściem, nie ginąc przy tym. Tak więc, no... No będzie to drobne wyzwanie, mam wrażenie. Ale okej, okay, póki co... Lecimy po trzecią duszę dla sędziego. Teraz tak. Drugie i pierwsze. No, zakładam, że jestem na pierwsze, więc biję w drugie. Dokładnie. Walka w windzie. No... Trochę i nie do końca. Okej, okay, czyli trzeba odblokować windę. O nie! O nie! Kurde, jego tu nie ma ze mną. Jesus! Nie przywołałem go ponownie. Dobra, jeszcze to raz w takim razie. Powstań, powstań. I leć ze mną. Dobra, ty się na razie zatrzym tutaj. I on co? Aha, okej, okay, to odblokowało tą część.
dobra. Minimalnie mi zasięgu pewnie brakuje, no kurde. Dobra, to czekaj, to weź. Idź tam na razie. Ja lecę tutaj. No, dupnij. Okej, miałem dobre wyczucie do tego. Dobra, tylko teraz pytanie. Bo ja go muszę teraz posłać tam, nie? W sensie, no, automatycznie jakby to puszczę, no to on już tam pójdzie. A niestety nie mogę w powietrzu jakby tego wykastować. Dobra, leć, leć, leć. No, chyba, że stąd będę miał zasięg, no ale... Nie wiem. No, tutaj po prostu nie ma wejścia do tego. O, a dobra, jest zasięg. No to... Super. Dobra, wait a minute, czekaj. Nie, okej, okay, lokowało się na górze, ale jakby jest tutaj gdzieś... A, okej, okay, czekaj, tutaj mogę wejść na górę. No nie, nie, nie tym razem. Tym razem nie jest nic ukryte. Poza kamerą. I nie ma się też do czego dociągać, bo jest to stricte przejście. Ale ja mogę sobie zrobić tak. Jak już to wziął. Okej, okay, wybuchło, trafiło. Także super. Dobra. Jest to jakiś kryształ? Może? Jakiś głazokęs? Chyba nie. Dobra. Ziomek się sam odeśle, ja otwieram drzwiczki. O, a moneta przewoźnika ponownie. Ale nie mogłem liczyć na artefakt, nie? Znaczy, wiecie, co jest też dziwne? Bo są trzy artefakty, w sensie trzy rodzaje artefaktów do znalezienia. A ja znalazłem póki co chyba tylko dwa. No. Dwa rodzaje. Renalgot. Jeszcze ani jednego artefaktu nie znalazłem. A jestem ciekaw, co za te artefakty mogę dostać od Ostegota. Na pewno nie punkt umiejętności. To nie wiem... Może expa albo jakieś przedmioty? Jedno z dwóch. O, 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 o! Ej, to... Ludzie, co jest? Ósma stronica księgi! Come on! Trzecia w tym odcinku znaleziona! A, czekaj, 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 słyszę kamień. Słyszę jakiś kamyk, tylko pytanie jaki. I przede wszystkim gdzie? No, gdzieś w tym kierunku. Może tutaj? Nie, by tam było cicho, to dopiero tutaj gdzieś. A! Mam go. Dobra. Tylko bardzo bym chciał to ustrzelić. No. Dobra. Na ślepo trochę w to strzelałem, no ale... Udało się, to najważniejsze. Tak, tam drzewo śmierci jest. Nie, więcej kamyków tu nie ma. Dobra, trzecia i ostatnia dusza. I nic? No, ta, i nic. Za łatwo by było. Strażnik kości. Okej. O, zajebisty ten strażnik. Zmieciony w kościany olbrzym. Żeby nie było za łatwo. Ale widzę, ataki ma podobne jak ten, jak Gnaszor na arenie. No dobra, wiesz co, stary, mam taką ochotę przetestować sobie nowego żniwiarza, także siema. Dobra, widzę, że ogólnie postać się nie zmienia, tylko właśnie ten efekt pewnie wchodzi. Tak, to takie dupnięcie całe. O, i
Kontroler! Chryste! No, działaj! A, dobra, nie, jednak da, jednak da. Tylko chodź tu i jedziemy. A, okej, dobra, ale egzekucja taka sama jak na arenie. Topór Rusanowa. Ów topór był niegdyś dzierżony przez władcę demonów w wielu bitwach. Na jego ostrzu widać ból tych, których powalił. Ponoć pochłania dusze swych ofiar i pogrąża je w wiecznej agonii. Dobra, ale jakby co to daje finalnie dla mnie? Okej, tutaj widzę ogólnie lepsza. Nie ta opcja. Ta. Nie tutaj, tylko tutaj. Okej, widzę wszystko ogólnie na minus i nic poza tym. Czyli... no, mech! Straszliwy mech z tej broni. Okej, obrona i, odbrona i zdrowie, ale właśnie to doświadczenie. I zużycie gniewu tak mnie aż tak nie jara. Ale to jest tylko... w sensie obrona jest, idzie nawet fajnie w górę, odporność... dobra, odpuszczę to sobie. Dobra, karmimy kosy, karmimy Uj, mogę go... ej, czemu tą broń mogę złożyć w ofierze? Wow, ale to jest mało warte. To nie, to wolę... już to wolę chyba sprzedać. Jak to jest tak mało warte, to się nie opłaca nawet. Dobrze, zebrało mi? Tak, zebrało. Dobra, tyle dobrego, że nie muszę ponownie ustrzeliwać tego... kamyka. I dobra. Tutaj też cicho, no to lecimy w dół, wracamy do sędziego. Tylko, czekaj, gdzie będzie wyjście? W tym kierunku, czy w tym? No, w tym, okej. No dobra, lecimy do sędziego, dajemy trzecią duszę i zgarniamy drugiego martwego lorda. Ale lordów jest trzech. Tak więc... w sensie nie widziałem żadnego grobowca trzeciego na mapie, a były trzy punkty wskazane przez Władcę Kości. To jakby ja czegoś nie widzę, czy ten lord jakby się gdzieś po prostu ukrywa, gdzie my chwilowo nie mamy dostępu. Judgment is at hand. W ogóle ciekawe mnie ta maska śmierci, w sensie dlaczego jej nigdy nie zdejmuję? Finished. Your lord summons you. I am ever his servant. You forget your station, Nephilim. You may be a horseman, but I am a lord of the dead. And your king demands an audience. This realm belongs to corruption now. None alive can stand against it. You misjudge me. You ride without the power of the seals at your back. You would not survive even the weakest trial of the realm. I brought low the arena's champion. That is but a game, Pale Rider. There are other trials meant to punish. Speak with the voice in the Gilded Arena. Ask of the Psychomeron. If you live, we will speak again. Okej, akurat w przypadku tego ziomeczka, tylko nie znam jeszcze jego imienia właściwie. A, okej, już znam. Bazyleus, znajdź Psychomeron. No, to będzie zajebiście proste, bo kościół dosłownie powiedział mi, co mam zrobić. Iść na arenę i popytać o to. Ale to zrobiłem w kolejnym odcinku. Ja póki co wracam na wiekuisty tron, a później... znaczy wiesz, wracam, sprzedam co chcę, a potem lecimy na arenę i ogarniamy tutaj, co się takiego dzieje. Dobra, fast travel proszę. Teraz tak... a to mi jestem ciekaw, czy mogę te jakby wejść teraz z tymi dwoma już lordami, bo tego nie sprawdzałem, czy, bo powiedziane wróć z trzema, ale czy mogę wrócić teraz na przykład z dwoma? I nie wiem, będzie jakaś gadka? Stary, tak poważnie?
Jezu, ale bieda. Czy to sprzedać, czy nakarmić tym broń? Bieda, cholera. Dobra, tutaj póki co nie mam nic do sprzedania. Okej, okay, sprawdźmy. A do zobaczenia, do zobaczenia, pewnie. Okej, okay, mogę wejść czy nie? Mogę wejść. Okej, okay, mam nakaz. A okej, okay, nie mogę przyzwać dwóch. Czyli nie mógłbym też pewnie przyzwać trzech. Znaczy tego jednego. Czyli muszę konkretnie wrócić ze wszystkimi trzema do ziomka. I wtedy dopiero coś się sprogresuje. Tu kolejny artefakt się niestety nie pojawił. Uuu, mogę pogadać! Dobra. Nie wiedziałem, że mogę z nim pogadać. A w sumie zacznie. Pogadajmy jeszcze o tej studni. You have yet to teach me how to reach the well. I grow tired of these diversions. If you want answers, why don't you take them? On this path, you do not serve the balance. And for that, you are denied your rightful power. Until you have it, you are beneath me. You'll forgive me, Lord, if I don't bow. Kolejny pocisk. What do you know, my brother? The seventh seal was not broken, but he was. His soul passed through this realm, burning with agony. Now it cools in the abyss, surrounded by void and silence. Soon, the Charred Council will be picking it from their teeth. Hmm. With your help, the Council will be denied. Why did your lords leave the Eternal Throne? They seek what they cannot have. Something beyond both death and life. Oblivion. The cowards claimed it was already spreading, eating at the fringes of our realm. After I punished them, they fled to their pathetic strongholds. What you speak of is corruption. Name it what you will. It is not a threat to the Lords of the Dead. We have judged the Fallen since the beginning of time. There is no power that can undo that. Okej, okay, w sensie no... Jak tak na razie poznałem tych Lordów, to... Faryzjoner... Po prostu wypiął się jakby, no focha strzelił władcy kości. Walił mu takie środkowe, środkowy palec i poszedł do siebie. Sędzia, jeśli oczywiście mówił prawdę, to sędzia dalej służył władcy kości. I no niestety wydaje mi się, że i tak zostanie ukarany. I jego będzie mi akurat trochę szkoda, no bo sędzia taki prawilny ziomek, nie? W sensie nie jest już na tym tronie. Chyba, że będziemy mogli się wstawić za nim. To wtedy co innego. Ale tak, w ogóle tu jak, fajnie to wygląda, jak tak sobie proch na tym siedzi. Ale tak, sędzi będzie mi trochę szkoda. Faryzjoner natomiast to jest... On się wręcz zatytułował, jak się na niej pojawił. Stoisz przed Lordem Umarłych. On chyba myśli, że spaczenie jakby zarąbie obecnego władcę kości, on sobie wskoczy na jego miejsce. Ale wiecie, właśnie też to, widzicie? Tutaj to wspomniałem chyba wcześniej. On tutaj jakby miałby taki róg, tylko tu jest złamany. To pytanie, czy to jest jakby pamiątka po jakiejś tej? Do not fail me, horseman, or you will never return to the eternal throne. Dobra. Czy to jest jakaś pamiątka, powiedzmy, po zabójstwie kogoś tam? Albo po sklepaniu dupy na przykład Argulowi, bo dobrze wiemy, że zarówno Władca Kości, jak i Kanclerz, no Kanclerz jakby pomagał Władcy Kości, na kopaniu do dupy Argula. Czy to jest jakby jakaś pamiątka po Argulu, po jednym z jego sług? Czy to był jego naramiennik, ale w trakcie walki został zniszczony? No, nic tylko gdybać. Ale dobra, czy Kanclerz ma coś do powiedzenia?
You're wasting my time. Nie, kanclerz ciągle stoi i... no de facto nie robi nic. Dobra. A więc tak, w kolejnym odcinku będziemy zwiedzali może tyle złoconą arenę, a pójdziemy na arenę i ogarniemy, jak się dostać na Psychameron. A ja póki co żegnam się z wami, no i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym mam nadzieję, iż uda nam się no przynajmniej w jakimś stopniu zbliżyć do kolejnego martwego lorda, bo coś mi się wydaje, że raczej nie uda mi się go w kolejnym odcinku już capnąć. Ale cóż, ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!